Zapraszamy kolejną osobę, Pawła Tanajno, demokracja bezpośrednia. Witam serdecznie. Nie wiem, czy to dobrze działa, czy ja głośniej nie mówię, po prostu zwyczajnie. Słyszą mnie wszyscy? No tak. Może lepiej nie słuchać. Witam. W pierwszej kolejności chciałem podziękować Piotrowi za zorganizowanie tej demonstracji. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to jest wyjątkowe wydarzenie, historyczne. To jest pierwsza demonstracja III Rzeczypospolitej, demonstracja przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Takie wydarzenie jeszcze nie miało miejsca. Jestem przedsiębiorcą od 18 roku życia. Właściwie niczym się innym nie zajmowałem, oprócz prowadzenia firm. Ostatnio nasze państwo świętowało 25-lecie wolności. Sięgnąłem do pamięci i zastanowiłem się, co te 25 lat ostatnie, z czym te 25 lat kojarzy mi się w kontekście działalności gospodarczej. Jedyne porównanie, jakie mi się nasunęło do głowy, to droga krzyżowa. To jest problem nie tylko dotyczący, znaczy właściwie to nie dotyczy tego, że jako przedsiębiorcy mamy konkurentów, niezapłacone wierzytelności itd., itd. Ta droga krzyżowa to są nasze kontakty z aparatem państwowym, który na nas żeruje, nie szanuje nas i nie patrzy na naszą godność, na naszą pracę. Korzystając z tego, że mogę tutaj wystąpić publicznie, chciałem też zniszczyć pewien mit. To jest mit budowany przez polityków na temat przedsiębiorców w mediach. Jaki jest mit tego przedsiębiorcy? Otóż przedsiębiorca w ujęciu większości Polaków to człowiek, który kąpie się w wannie z szampanem codziennie. To jest człowiek, który tak jak fabrykant w filmie Ziemia obiecana ma pod sobą tysiące ludzi, których wykorzystuje. To jest mit, któremu chcemy się przeciwstawić. My przedsiębiorcy jesteśmy najciężej pracującą grupą zawodową w tym kraju. Nasz dzień pracy wygląda tak. Od 8 rano do 21 pracujemy w swoich przedsiębiorstwach. Tworzymy miejsca pracy, wypracowujemy zyski, płacimy podatki kosztem czego? Kosztem czasu dla rodziny. Kosztem naszego zdrowia też często. Dzisiaj chcemy powiedzieć dość. Chcemy walczyć oprócz zmiany prawa, o których mówił Piotr, chcemy też walczyć o godność. Te lenie z wiejskiej mają zacząć nas szanować. To my jesteśmy solą tej ziemi. A propos wiejskiej, znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu, nie wiem, czy sobie z tego zdajecie sprawę. Tam siedzą ludzie, którzy czyhają na nasze pieniądze. Sprawdźcie, czy macie portfele przy sobie. Sięgnijcie do portfeli i sprawdźcie, bo ci złodzieje nie powstrzymają się przed okradaniem nas, nawet że stoją tutaj ze względu na to, że stoją tu kordony policji, bo okradają nas od 25 lat w majestacie prawa. Chciałbym im coś powiedzieć, ale proszę was o pomoc. Chciałbym, żebyśmy zrobili tutaj przed mediami, które pokazują nas w całej Polsce, pewien symboliczny gest. Jeżeli możecie, sięgnijcie do swoich kieszeni, wyciągnijcie portfele, je wznieście do góry. Proszę was, ja nie mogę tego zrobić, bo trzymam to urządzenie. Dzięki, Zbigniew! Odwrócę się do was plecami, sorry. Nie, portfela. Lenie z wiejskiej! Trutnie z rządu i ministerstwa! Przypatrzcie się tym portfelom wzniesionym do góry! To jest obraz naszej demonstracji! Przypatrzcie im się dobrze! Bo dzięki tym portfelom macie co jeść! Dzięki tym portfelom jesteście w stanie wykształcić swoje dzieci! Dzięki tym portfelom macie dach nad głową! I zapamiętajcie! Nie krzywdźcie ręki, która was karmi! Darmo zjady! Bo jeśli ta ręka uschnie, sami zginiecie z głodu! Brawo! Brawo!